sobotę 5 maja w kościele imienia Najświętszej Marii Panny w Cieszynie Bobrku odbyła się msza święta z okazji święta strażaków, wspomnienie świętego Floriana, patrona strażaków. Zaś wczoraj 6 maja podczas niedzielnej mszy świętej miało miejsce uroczyste wprowadzenie relikwii świętego Floriana. Oprócz licznie zgromadzonych strażaków, ochotników oraz mieszkańców dzielnicy Bobrek w uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, których przywitał prezes OSP Cieszyn Bobrek. W pomoc przy organizacji wczorajszej uroczystości zaangażował się komandor Komandorii Południowej Jan Stadnicki. To wielka radość dla wspólnoty parafialnej imienia Najświętszej Marii Panny, dla wszystkich strażaków, myślę, że również dla całego Cieszyna. Święty Florian godzi coś, co jest nie do pogodzenia. Ogień i wodę, dwa żywioły. Mówił z kolei dziekan dekanatu cieszyńskiego ksiądz Stefan Sputek. Homilię wygłosił ksiądz Mitrat Mikołaj Ginajko z Kościoła Prawosławnego na Ukrainie. Patron strażników czuwa nad nami wszystkimi. Czuwa nad tymi, które swoje życie w gotowości oddać, aby uratować również niebo. I dzisiaj tam w kopalni tak samo wyciągają naszych braci. Co zrobicie najmniejszy z moich, to zrobicie mnie, powiedział Chrystus. Wy przed tymi dniami zabieraliście dary, aby przekazać ich poszkodowanym od wojny na Ukrainie. I panie prezesie, panie Pawle, parafialnie, dzięki wam za to, za tą żartowność, za tą miłość, którą okazaliście. Szczęście to wielkie, że macie dzisiaj świętego Floriana, który gasi pożary, który broni i chroni ludzi, którzy ratują nas i nasze mienie. Mówił Zbigniew Gretka, prezes Stowarzyszenia Autorów Polskich. Uroczystość zakończyło wspólne pamiątkowe zdjęcie oraz wystrzały armatnie Cieszyńskiego Bractwa Kurkowego. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.